konkluzja w sprawie projektu Kraków na warunkach przyszłości, projektu Kraków, druk nr 1083. W sprawie... mamy jeszcze 3 minuty niestety. Przepraszam, trzeba 3 minuty do... Oświadczenia, to zaczynamy oświadczenia. To zaczynamy. Pani radna Mańczewska, bardzo proszę. Takie przedoświadczenia. Pozostając z tych 3 minut, Wysoka Rado, chciałam złożyć serdeczne życzenia naszemu pryncypałowi, szefowi Rady, który wczoraj miał święto swojego patrona. Życzę mu od siebie, ale myślę, że też od wielu osób tu siedzących, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności wszelkiej i wytrwałości w tym, co wyprawia z nami w czasie każdego posiedzenia. Wszystkiego najlepszego Bogu. Dziękuję bardzo. Ja wytrwam, nie wiem jak wy, ale proszę Państwa, bo ja dzisiaj mieliśmy urodziny. Siłami Politechnika, i Szpital Rapałów i Uniwersytet Rolniczy się weźmie, to zrobimy Uniwersytet Niegasnącej Młodości w Szpitalu Rapałowego na bazie rezerwatorium. A potem, jakiej wywiadzie Niegasnącej Młodości? Ja sobie nie życzę. A poza tym to będzie prominowało, będzie wolontariat dla ludzi starszych, a każdy z narkaczów, kto dopiero może skończyć 60 lat, dopiero się wtedy zaczyna młodość. To jest pierwszy projekt. Drugi projekt jest mój, osobisty, monologa. Ponieważ cały czas mówimy o smogu i o tym, co się dzieje złego w Krakowie. I to jest niekończąca się opowieść. To ja proponuję Państwu, że też młodymi uczonymi, ponieważ jak Państwo wiecie, na pewne rzeczy nie mamy wpływu, czyli na to, że jesteśmy w Krakowie, gdzie stół cały czas jak był, tak jest, to mamy wpływ na to, że tak, samochód i tak będą jeździć, wyjeżdżać do centrum, ale z domu naszych mieszkania spędzamy około 12 godzin na dobę. Oto odrębnie będzie się tygodnia. Proszę Państwa, mamy zamiar opracować, co zrobić, żeby się nie starzeć w tym uniwersytecie i co zrobić, żeby z domów, których używamy, dezodorantów, wszystkich możliwych rzeczy, które źle działają na odpadach, i zobaczcie, co się dzieje z dziećmi naszymi. Mamy pandemię schorzeń układu oddechowego, pandemię schorzeń alergicznych, cicho, dopiero właśnie to dziecko i tak dalej. To słuchajcie Państwo, obratujemy, co zrobić, żeby sale radiowe... Przepraszam, czy Wy mi możecie dać posłuchać, ja Waszych knotów czasami, bo nic nie przeszkadza. I tym już piśmie i Państwo w ciągu 3 miesięcy przedstawi jakiś projekt dla edukacyjny dla Krakowa, żebyśmy byli najlepszym miastem w kraju, opracowany, co należy robić, jakie kwiatki sadzić, jak ustawiać telefony komórkowe, żeby w mieszkaniu macie telefony takie, owakie, radio, telewizor, komputer, myślicie, że to nie oddziałuje źle, potem macie koszmarne sny i potem tak długo mówicie z muzycy.